W III Rzeszy rozlegające się po zmroku pukanie do drzwi oznaczało kłopoty. W sercach wszystkich, którym przyszło żyć pod jarzmem nazistowskich rządów, budziło lęk przed organizacją, którą Hitler nazywał bronią ostateczną. Bez niej zapewne nigdy nie zrealizowałby swoich ambitnych planów. Wciąż odkrywamy tajemnicę organizacji, która terror podniosła do rangi instrumentu rządów. Gestapo. Gestapo. Tak hartowała się stal. Gestapo było organizacją pełną sprzeczności. Wydawała się wszechwiedząca, ale jej sukcesy wywiadowcze były marne. Oficjalnie kierowały nią postacie z najwyższych kręgów partii nazistowskiej. W ich cieniu krył się prawdziwy architekt potęgi Gestapo. Niewielu ludzi znało człowieka, którego chory geniusz wyniósł tajną policję na szczyty władzy. Przez ponad pół wieku mechanizmy działania Gestapo okrywał mrok tajemnicy. Istnieją świadectwa ludzi, którzy przeniknęli przez zasłonę tajności. Podwójnych agentów, szpiegów ruchu oporu i ofiar terroru. Wielu już nie żyje, ale ich opowieści przetrwały na kartach dzienników i wspomnień. Do Gestapo trafiłam jako wolontariuszka i asystentka porucznika Franza Böhlera, który kierował wywiadem i aresztowaniami oraz był brytyjskim agentem. Od tamtej pory żyłam w strachu przed zdemaskowaniem, torturami i śmiercią, która czekała szpiegów schwytanych przez Gestapo. Gestapo, za tym słowem stoi morze krwi, cierpienia i smutku, ale przede wszystkim okrucieństwa. Jest jeszcze jeden świadek, papier. Archiwa administracji III Rzeszy zawierają tysiące teczek z detalami opisujących los ludzi, którzy wpadli w ręce Gestapo. Większość z nich zginęła, niektórzy jednak przetrwali i żyją do dziś. But some did, and are still alive. Milo Dor został aresztowany w 1942 roku. Miał 19 lat. Poddano go morderczemu przesłuchaniu. Jego akta zawierają szczegółowy opis jego gehenny. Gestapo, kategoria 4C, za działalność wywrotową. Mój Boże. Widział pan już to zdjęcie? Pierwszy raz widzę oryginał. To ogromnie przygnębiający widok. Przypomina tamte straszne czasy. To z Gestapo kojarzono koszmar nazistowskiej tajnej policji, choć była to tylko jedna z wielu równie bezlitosnych i śmiertelnie skutecznych organizacji. Jej macki rozciągały się w całej Europie, choć Gestapo nie liczyło wielu członków. W 1941 roku było ich 8 tysięcy. Funkcjonariusz Gestapo kojarzy się z ponurym mężczyzną w czarnym, skórzanym płaszczu, ale większość pracowników stanowili przeciętnie wyglądający urzędnicy. Jak zatem doszło do tego, że Gestapo zapanowało nad strachem i wyobraźnią milionów ludzi? Odpowiedź na to pytanie leży w zagmatwanej historii rządów III Rzeszy. Gestapo nie narodziło się od razu w pełni swej potęgi. Rozwijane dzięki ambicjom swych twórców, ewoluowało powoli w kierunku objęcia całego społeczeństwa pełną kontrolą. Total social control over the civilian population.
Wszystko zaczęło się w latach niepewności będącej spuścizną I wojny światowej. Niemcy upokorzone przez aliantów i zmuszone do rozbrojenia oraz zapłaty olbrzymich reparacji wojennych popadały w gospodarczą i polityczną ruinę. Bezradny rząd i słaba pruska policja mogli tylko patrzeć, jak na ulicach faszyści i komuniści toczą walki o władzę. Chaos przebił mocny głos Adolfa Hitlera, obiecującego porządek, bezpieczeństwo i odbudowanie narodowej dumy. Niemcy z ulgą przyjęli jego ofertę. W styczniu 1933 roku partia nazistowska odniosła miażdżące zwycięstwo w wyborach. Hitler został kanclerzem Rzeszy. Reakcja narodu niemieckiego na przemoc na ulicach i polityczne przepychanki była całkowicie zrozumiała. Ludzie byli zmęczeni nieustanną walką pomiędzy nazistami i komunistami. Oczekiwali kogoś, kto przywróci porządek. Zwrócili się więc do nazistów, którzy jak na ironię zapewniali o tym najbardziej przekonująco. Hitler nie tracił czasu. Naród łaknął bezpieczeństwa, a otrzymał totalitaryzm. Wódz pragnął władzy absolutnej, ale na drodze do niej stała polityczna opozycja. Zaczął ją zwalczać w prosty, ale skuteczny sposób, organizując bojówki SA, czyli oddziały szturmowe. Dowództwo nad nimi objął Ernst Röhm. Członkowie SA stanowili armię najbardziej oddanych popleczników Hitlera. Z powodu mundurów nazywano ich brunatnymi koszulami. Rozpętali zamieszki, które w konsekwencji wyniosły Hitlera do władzy. Młody Prusak Hans Bernd Gisevius był początkującym prawnikiem. Wkrótce przyłączył się do spisku planującego zamach na Hitlera. Bez głębszej refleksji partia uczyniła z SA pomocnicze siły policyjne. Przez 15 miesięcy to oni rządzili krajem. Czuli się triumfatorami. Niebawem odsunęli od władzy prawdziwych policjantów i ruszyli na ulicę, poszukując wrogów Niemiec. SA przejęło władzę na niemieckich ulicach. Wprowadzono złowrogo brzmiące hasło zero tolerancji. Najmniejsze uchybienie, choćby tak drobne jak nieprawidłowy salut, było wystarczającą podstawą do aresztowania. Hitler jasno dawał do zrozumienia, że wszelki sprzeciw wobec niego jest daremny. Jego surowa polityka przynosiła owoce, kładąc podwaliny pod rozkwit dyktatury. Partia nazistowska przejęła gazety. Nieprzerwanie publikowano w nich artykuły o komunistycznym zagrożeniu, demaskowano domniemane spiski i wzbudzano lęk przed rewolucją. Brunatne koszule potraktowały to jako przyzwolenie na pogromy. Dla mnie było to bardzo bolesne doświadczenie. Należeliśmy do niemieckiej socjalistycznej młodzieży. Nazywano nas jastrzębiami socjalizmu. Bojówki SA wspomagane przez Hitlerjugend atakowały nas i ścigały. Wielu z nas pobito, choć byliśmy jeszcze dziećmi. Wieczorem 27 lutego, miesiąc po objęciu władzy przez Hitlera, wybuchł pożar w Reichstagu, symbolu niemieckiej demokracji. Hitler podsycał powszechne oburzenie, kierując oskarżenia pod adresem komunistów. Nazywał ich śmiertelną zarazą i twierdził, że sam Bóg nakazał zmiażdżenie ich żelazną pięścią. Wielu historyków uważa, że podpalenia dokonało SA, inspirowane przez Hitlera. Niezależnie od zasadności tych podejrzeń, wiadomo, że wydarzenia te były mu na rękę. Umożliwiły wprowadzenie stanu wyjątkowego, który następnego dnia ogłosił niedołężny i słaby prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg. Zawieszenie praw obywatelskich zniosło ostatnią barierę chroniącą Niemców przed tyranią. W ciągu zaledwie kilku tygodni Hitler dał Gestapo do ręki potężną broń.
Podczas stanu wyjątkowego każdy człowiek mógł zostać aresztowany bezterminowo, bez postawienia formalnych zarzutów. Bojówki SA odegrały znaczącą rolę, ale ich czas się skończył. Stanowiły narzędzie zbyt ślepe i ograniczone, żeby utrzymać swoje znaczenie. Hitler potrzebował organizacji bardziej wyrafinowanej. W 1933 roku naziści doszli do władzy w Niemczech, wybrani w demokratycznych wyborach. Hitler przystąpił do realizacji swej wizji wielkich Niemiec. Jednak ulice wciąż znajdowały się pod kontrolą bojówek SA, działających tak gorliwie, że wkrótce zabrakło miejsc w więzieniach. Mnożyły się bunkry, czyli prywatne więzienia SA. Bojówkarze mieli prawo dokonywania aresztowań. Kraj zalała fala niewyobrażalnej przemocy. Tak zwane dzikie obozy były prowizorycznymi więzieniami. W Oranienburgu wykorzystano w tym celu opuszczony browar. Propaganda przedstawiała go jako obóz resocjalizacji, gdzie zdyscyplinowani więźniowie z radością wykonują co rano ćwiczenia fizyczne. Prawda była odmienna. W obozie na łasce SA znalazło się 900 więźniów torturowanych i mordowanych według widzimisię swoich oprawców. Na każdego przyszła pora, na Czerwony Front, socjaldemokratów, opozycję i Żydów. Dojście Hitlera do władzy uwolniło falę antysemityzmu. Minister propagandy Józef Goebbels ogłosił podjęcie drastycznych kroków przeciwko żydowskim przedsiębiorcom. Bojkot zaczyna się dziś o 10:00, trwa do północy. Należy przeprowadzić go nagle i z zachowaniem ścisłej dyscypliny. To wystarczyło SA za zachętę. Działania brunatnych koszul skierowane przeciwko Żydom stały się jeszcze bardziej brutalne. Nawet najgorętsi zwolennicy nazizmu byli zaskoczeni gwałtownością fali zbrodni. Hitler powstrzymał zapędy bojówkarzy, kiedy spełnili już swe zadanie. Na ulicę Berlina powrócili policjanci. Führer miał nowy plan. Doceniał skuteczność, z jaką szturmowcy zwalczali opozycję. Nie chciał jednak, żeby świat łączył z faszyzmem ich butę i niezdyscyplinowanie. Potrzebował tajnej organizacji policyjnej, która służyć będzie Führerowi, partii i Rzeszy. Powstała Geheimestaatspolizei, tajna policja państwowa, lepiej znana pod budzącą strach skróconą nazwą Gestapo. W Niemczech istniały już podobne służby działające w ramach jednostek policyjnych. Gestapo miało jednak inną rolę do odegrania. Jego istnienie miało być tajemnicą Poliszynela. Nowa formacja ulokowała się w Berlinie przy Prinz Albrecht Strasse. Początkowo obejmowała wyłącznie terytorium Prus Wschodnich, a kadrę stanowiło 200 doskonale wykształconych oficerów. Szefem Gestapo Hitler mianował jednego ze swoich najbardziej ambitnych współpracowników, Hermana Göringa. Göring mocno trzymał ster władzy policyjnej w Prusach. Gestapo było jego ukochanym dzieckiem. Zdawał sobie sprawę, jak silną władzą dysponuje. Führer z ciekawością czytał przygotowywane przez niego tajne raporty. Göring otrzymał klarowne zadanie – wykorzenić wszelką opozycję. Wrogowie nazizmu, komuniści, socjaliści, związki zawodowe i kler zeszli do podziemia. Odnaleźć ich mogli wyłącznie doskonale wyszkoleni funkcjonariusze. Dlatego Göring zadbał o to, żeby rozumieli, jakie zadanie na nich spoczywa. Żelazną miotłą wymiotę wszystkich, którzy podążają za lewicą lub duchowieństwem, a którzy dławią nasze narodowe aspiracje.
Göringowi przybyła jednak konkurencja ze strony Heinricha Himmlera i Reinharda Heydricha, wschodzących gwiazd w hierarchii nazistowskiej. Obaj chciwie spoglądali na nową organizację. 10 lat wcześniej Himmler stał wiernie przy boku Hitlera podczas nieudanego puczu w Monachium. Teraz dowodził SS, gwardią przyboczną Führera, którą przekształcił w siły policyjne obejmujące swym zasięgiem całą Bawarię. Nic dziwnego, że zainteresowało go Gestapo, podobnie jak jego bliskiego współpracownika Reinharda Heydricha, młodego i ambitnego oficera SS. Heydrich był szarą eminencją, która utrzymywała w ruchu nazistowską machinę. Rozwój całego państwa zależał od siły jego niezłomnego charakteru. Heydrich w istocie rządził III Rzeszą. Do Himmlera i Heydricha dołączyła trzecia postać. Człowiek, któremu bezgranicznie ufali, doświadczony i oddany weteran policji Heinrich Müller. To od niego miała zależeć przyszłość Gestapo. Müller rozpoczął karierę w policji politycznej w Monachium, gdzie z powodzeniem tropił komunistów. Swoją reputację zawdzięczał ambicji, bezlitosnej skuteczności, oddaniu i wierności. Choć do partii wstąpił dopiero w 1933 roku, Heydrich i Himmler wiedzieli, że to właśnie takiego człowieka poszukują. Müller różnił się od swoich szefów. Bardziej od próżności i władzy cenił sobie całkowity profesjonalizm. Rozmowa z nim była niemożliwa. Wyrażał się wyłącznie krótkimi, suchymi zdaniami, jakby prowadził przesłuchanie. Powiedział mi kiedyś, intelektualistów powinno się spędzić do kopalni węgla i zasypać wejście. W chwili, kiedy świeżo powołane Gestapo urządzało dopiero swoją siedzibę w Berlinie, przywódcy SS wcielili w życie nowy, odrażający plan. Idea dzikich obozów znalazła swoje rozszerzenie w Dachau, na przedmieściach Monachium, gdzie planowano skoncentrować wszystkich wrogów nazizmu. W lecie 1933 roku plan nabrał rozmachu. 26 tysięcy osób o lewicowych poglądach, związkowców i intelektualistów, artystów i duchownych internowano w obozach w całym kraju. Kilka tysięcy z nich trafiło do Dachau. Anna Prell należała do ruchu oporu. Wielu jej przyjaciół za ich działalność polityczną aresztowano i zesłano do Dachau. Komunista Leonard Hausmann był akurat w hotelu robotniczym. Kiedy powiedziałam mu, że Hitler został kanclerzem Rzeszy, spakował kilka rzeczy i wyszedł. Nie uciekł, po prostu wyszedł. W marcu 1933 roku został aresztowany i wysłany do Dachau, gdzie 17 maja go rozstrzelano. W międzynarodowej prasie Dachau przedstawiano jako obóz wypoczynkowy. Prawda szybko wyszła na jaw. Dowiedzieliśmy się, że Dachau nie był obozem resocjalizacyjnym, jak nam zawsze mówiono. Ludzi zsyłano tam bez procesu. Nie wiedzieli, jak długo tam będą, czy uda im się zachować życie. Słyszeliśmy o torturach, o biciu, o tym, że ludzie tam umierają.
Więźniowie obozów koncentracyjnych oficjalnie znajdowali się w areszcie prewencyjnym. Areszt prewencyjny w Rzeszy oznaczał gestapo walące do drzwi o trzeciej w nocy. Więzień nie mógł zabrać ze sobą ubrań ani pożegnać się z rodziną. W obozie koncentracyjnym powoli odzierano go z człowieczeństwa. Trafiłem do aresztu prewencyjnego. Miał chronić społeczeństwo przed nami. Nie potrzeba było żadnych dowodów. Każdy mógł trafić do obozu i tam zginąć, bez żadnego celu. System obozów koncentracyjnych SS stanowił karę ostateczną dla wszystkich nieprawomyślnych obywateli. Gestapo odnajdywało ich z morderczą skutecznością. Dla Himmlera i Heydricha, wciąż głodnych władzy, pragnienie kontrolowania obu organizacji stanowiło pokusę nie do odparcia. W nazistowskich Niemczech zwolennicy Hitlera zmuszeni byli do ciągłej rywalizacji. Hitler kontrolował swoich współpracowników w myśl zasady dziel i rządź, podsycając wzajemne animozje pomiędzy nimi i budując atmosferę strachu. W jego otoczeniu krzyżowały się intrygi i królowała mania prześladowcza. Himmler stopniowo realizował plan przejęcia gestapo. Miał już pod kontrolą niemiecką policję oraz SD, komórkę wywiadowczą SS. SD powstało w 1932 roku. Kierował nim Heydrich, niezmordowanie tropiący zdrajców w nazistowskich szeregach. Na początku 1934 roku Himmler, Heydrich i Müller ruszyli pociągiem do Berlina. Polityczna zręczność Himmlera oraz plany obozów koncentracyjnych wywarły wrażenie na Hitlerze, który usunął w cień Göringa i obdarzył drogiego Heinricha swoją przychylnością. Himmler skupił w swoich rękach władzę nad całym aparatem policyjnym Niemiec z gestapo na czele. W Berlinie Hitler przekazał Himmlerowi oficjalnie kontrolę nad gestapo. Na czele organizacji stanął Heydrich. Müller został jego zastępcą. Göring nie wypadł jednak całkowicie z gry. W ciągu kilku miesięcy został dowódcą świeżo utworzonych sił lotniczych III Rzeszy. Siłami policyjnymi Niemiec dowodzono teraz z Berlina i choć oficjalnie gestapo nadal było jedynie okręgową tajną policją, w praktyce w całym kraju akceptowano jego nadrzędność. Struktura służb bezpieczeństwa była skomplikowana i niestała. SS pod wodzą Himmlera przejęło rolę nadrzędną, skupiając administrację, finanse, wywiad zagraniczny, policję kryminalną oraz SD. Müller nadzorował gestapo. Była to idealna posada dla tego człowieka, którego lojalność dorównywała tylko jego perfekcjonizmowi. Szybko zorganizował sprawny aparat represji. Cele gestapo były jasne. Miało dbać o polityczną, społeczną, rasową i kulturową czystość Niemiec. W razie potrzeby w swych działaniach nie musiało się stosować do obowiązującego prawa. Każdego, kto trafiał w ręce gestapo, fotografowano, pobierano od niego odciski palców i zakładano mu kartotekę. To właśnie te informacje stanowiły fundament władzy gestapo. Proszę spojrzeć, szukamy pod L. Muszą być w tym pudle. Zobaczmy, czy są tu pańskie akta. Archiwa w Wiedniu skrywały teczki 50 tysięcy komunistów, członków związków zawodowych i księży. Wszystkich, którzy mogli należeć do opozycji. Jedna z teczek zawierała akta Hansa Landauera. Pańskie akta, nazwisko, data urodzenia. Kawaler. Rysopis, 180 cm wzrostu, blady, szczupły. Numery prowadzą do reszty dokumentów w pańskiej sprawie. W aktach gestapo jest treść oskarżenia.
your charge sheet. Akta prowadzono pedantycznie, ich język jest formalny, są posegregowane w pudłach. Ich urzędowość miała służyć legitymizacji podejmowanych działań. Prześwietlali nas na wylot. Mogli z nami zrobić, co chcieli. Stali ponad prawem. Nie musieli się nikomu tłumaczyć. Nowi władcy często pojawiali się publicznie, poza Müllerem, który konsekwentnie trzymał się w cieniu. Wydawali się niezwykle pewni siebie, ale nie wszystkie zagrożenia dla ich ambicji zostały usunięte. Szturmowcy SA, brunatne koszule, zniknęli już z ulic, ale wciąż byli liczącym się graczem, tak jak ich szef, Ernst Röhm. Należał do starych towarzyszy partyjnych. Zasłużył się dla zdobycia władzy przez nazistów, ale później stał się dla nich problemem. Co zrobić z SA? Hitler poskromił siejących zniszczenie szturmowców, ale Röhm wciąż dążył do urzeczywistnienia jego własnej wizji niemieckiej rewolucji. Jego zdaniem naziści swój sukces w całości zawdzięczali brunatnym koszulom. Uważał, że nagrodą za to powinna być kontrola nad wojskiem i policją. To dzięki wam, szturmowcom, światu objawiły się całkowicie nowe Niemcy. Sytuację komplikował fakt, że Röhm był w dobrych osobistych stosunkach z Hitlerem. Był szefem jego sztabu, a Hitler publicznie wspierał jego aspiracje. Towarzysze z SA, SS i Hitlerjugend, nie będziemy biernie obserwować przyszłości, ale weźmiemy aktywny udział w jej kształtowaniu. Röhm był przekonany, że jest w stanie przekształcić swoje niezdyscyplinowane oddziały w nowoczesną armię. Jego pomysł był prosty. Im szybciej wykorzysta swoją siłę do przechwycenia władzy, ignorując zawiłości prawne i meandry polityki zagranicznej, tym szybciej jego rewolucjoniści staną się nowoczesną niemiecką armią. Röhm zaczął być niewygodny. Hitler, w myśl zasady dzieli i rządź, kierował swoimi poplecznikami tak, by sami obalili Röhma. Starzy awanturnicy stali się zbędni. Reprezentowali najbardziej radykalną, sfanatyzowaną i brutalną siłę ruchu nazistowskiego. Wysiłki Röhma prowadzące do utworzenia prywatnego wojska mogły zagrażać bezpieczeństwu państwa, ale był to tylko pretekst. Kaci znaleźli się w osobach Himmlera i Heydricha, a każdy z nich pragnął zwiększenia swojej władzy. Czerwca 1934 roku na tajnym spotkaniu przy Prinz Albrecht Strasse Heydrich ogłosił, że wszystko wskazuje na to, że Röhm planuje zamach stanu. To było kłamstwo. Heydrich i Müller rozpoczęli tak zwane działania odwetowe. Heydrich przygotował listę osób do rozstrzelania, którą Hitler podpisał. Już po kilku dniach spiskowcy mogli odtrąbić sukces. Ofiarą czystek, nazywanych później Nocą Długich Noży, padło 90 opozycjonistów, w tym Ernst Röhm. Świętując triumf, policjanci defilowali przed Hitlerem, pozdrawiającym ich z okna swej kancelarii. Przemarsz oddziału policji generał Göring w dniu skazania zdrajców.
Potęga SA upadła. Neutralizując to zagrożenie, Himmler zyskał nieograniczoną władzę. Nikt i nic nie mogło już powstrzymać Gestapo. Po zamordowaniu Rema, Hitler, Himmler, Heydrich i Müller kontrolowali całe Niemcy. Policja, posłuszna rozkazom Gestapo, była gotowa do zduszenia wszelkiego sprzeciwu wobec nowej władzy. Müller uważnie studiował radzieckie doświadczenia, ulepszając je i rozwijając w Gestapo, które miało stać się źródłem lęku i niepewności. Johann Schwert należał do nielicznej działającej jeszcze opozycji, drukował antyrządowe ulotki i zbierał fundusze na pomoc dla republikańskiego rządu Hiszpanii. Ledwie wszedłem do mieszkania, w drzwiach stanęło dwóch uzbrojonych mężczyzn. Zabrali mnie prosto do aresztu. Przesłuchali wielu ludzi i dużo o mnie wiedzieli. Uderzyli mnie w twarz. Bili mnie przez godzinę. Najstraszliwsza jest niewiedza. Nie wiadomo, kiedy zostanie się wywleczonym z celi i co stanie się dalej. Miałem na sobie gruby sweter, kiedy mnie aresztowano. Nigdy go nie zdejmowałem, bo w pewien sposób chronił przed ciosami. To trwało wiele dni i nocy. Johann Schwert siedział w 14 więzieniach, zanim wreszcie wypuszczono go na wolność w 1945 roku, po 10 latach, z których 5 spędził w izolacji przerywanej przesłuchaniami. Mimo to miał szczęście, jedynie nieliczni przeżyli spotkanie z Gestapo. Propaganda przedstawiała gestapowców jako strażników prawa służących narodowi. Plakaty przedstawiały ich jako przyjaciół i pomocników, którzy chronią społeczeństwo przed zagrażającymi mu ciemnymi siłami. W komiksach i książeczkach dla dzieci występowali jako pozytywni bohaterowie. Zaufaj policjantom, są po to, żeby ci pomóc. Müller dążył do wytworzenia w ludzkiej świadomości wyidealizowanego wizerunku Gestapo, które przedstawiano jako wszechmocną organizację zdolną zniszczyć swoich wrogów. Policjanci pukali do drzwi w nocy, zaskakując swoje ofiary i podtrzymując iluzję, że Gestapo jest wszędzie. Także w gazetach dominowała propaganda, która miała zasiać lęk w sercach potencjalnych oponentów. Opisywano nieustający łańcuch aresztowań, który miał dowodzić potęgi Gestapo. Rozmawialiśmy o tym, że Gestapo obserwuje ludzi i pilnuje, żeby nikt nie krytykował władz. Ich siła brała się z iluzji, z propagandy i mitów, które podsycały wrażenie, że Gestapo jest wszędzie, więc każdy, kto choć delikatnie skrytykuje władzę, powinien odtąd oglądać się bacznie przez ramię. Nazywało się to nawet niemieckim spojrzeniem, Die Deutsche Blick. W rzeczywistości Gestapo nie było organizacją tak wszechwiedzącą, jak przedstawiała ją propaganda. Mimo to informacje, jakie zgromadziło, wydawały się znacznie przekraczać możliwości tak niewielkiej grupy ludzi. Jak to możliwe? Odpowiedź na to pytanie kryje się w kartotece, skupiającej miliony skrupulatnie gromadzonych akt. Większość wiedzy pochodziła od informatorów. Gestapo polegało głównie na zwykłych ludziach. Etatowym funkcjonariuszom pozostawała jedynie selekcja i analiza informacji.
Poznałem pewnego 50-letniego krawca. Nie zgadzał się na małżeństwo swojej córki z SS-manem, więc doniosła na niego. Gestapo aresztowało jej rodziców. Nie wszystkie donosy wynikały z nienawiści. Niektórzy z radością donosili na sąsiadów, których przyłapali na krytykowaniu Hitlera. Niektórzy informatorzy szczerze wierzyli, że przyszłość Niemiec jest ważniejsza niż los jednostek. Innym zależało na zemście lub donosili z zawiści. Przeważająca większość ludzi robiła to ze strachu przed nocnym pukaniem do drzwi. Wszyscy wiedzieli, że kontakt z gestapo oznacza zesłanie do obozu koncentracyjnego. Wystarczyła decyzja jednego funkcjonariusza. Szybko wyszło też na jaw, że agenci gestapo uważają litość za przejaw słabości, a słabość za zagrożenie dla państwa. Aresztowanie oznaczało śmierć. Co chwila ktoś znikał. Nie wolno było o tym mówić, ale plotki szybko się rozchodziły. Upokorzenie i bezsilność, dwa najstraszniejsze uczucia, odczłowieczenie. Jaki idiota zezwolił na to, żeby jeden człowiek miał prawo torturować drugiego? Kwintesencją ówczesnych rządów była nieustanna groźba, jak topór wiszący nad głową. W miarę jak gestapo wrastało coraz głębiej w tkankę społeczeństwa, opozycja słabła, żeby niemal zupełnie zniknąć. Pod koniec lat 30. w Niemczech niemal zupełnie zanikł ruch opozycyjny. Nareszcie wódz mógł pchnąć naród w kierunku jego przeznaczenia, kształtując przyszłość tysiącletniej Rzeszy. Heydrich przekazał gestapo nowe zadanie. W państwie narodowo-socjalistycznym policja musi przede wszystkim przebudować społeczeństwo według zasad jego przywódców. Ideałem stała się Volksgemeinschaft, wspólnota narodowa. Społeczeństwo miało opierać się na równości, jedności i harmonii społecznej, ale tylko dla wybranych. Wymagano od nich absolutnego posłuszeństwa. Gestapo miało stworzyć listę tych, którzy nie pasowali do rasy panów. Było ich zbyt wielu, żeby zajmowało się nimi osobiście. Przekazywano ich więc miejscowej policji. Czołowe miejsce na liście zajmowali Żydzi. Antysemityzm stał się prawnie usankcjonowany, kiedy 15 września 1935 roku weszły w życie ustawy norymberskie. Małżeństwa Żydów z Aryjczykami są zabronione. Prawo rasowe regulowało dyskryminację Żydów. Z Żydami nie wolno było się zadawać. Pewnego razu widziałam, jak kobieta, której chłopak był Żydem, została zmuszona do noszenia tabliczki z napisem „Jestem świnią, chodzę z Żydami”. Propagowano pseudonaukowe teorie o wyższości rasy.
Byłam tak zwaną półkrwi Żydówką. Hitler szczególnie nas nienawidził. Ustawy norymberskie zakazywały nam małżeństw z Aryjczykami, ponieważ nasze dzieci mogłyby być upośledzone i należałoby je zabić, tak nam powiedziano. Nie wierzyłam, że to się dzieje naprawdę. Nigdy nie zapomnę, jak nauczyciel powiedział, w tym roku będziemy uczyli się o rasie. Dowiecie się, dlaczego Levenberg należy do rasy niższej. Do domu wracałem z płaczem. Das war alles, was gesagt hat. Und ich bin dann heulend nach Hause gegangen. Nazistom nie zależało na dzieciach. Koncentrowali wysiłki na powiększaniu swojej władzy. Himmler zyskał duże uznanie Hitlera. Dzierżył w rękach władzę nad całym aparatem bezpieczeństwa. Policja stała się narzędziem gestapo, które coraz szerzej rozciągało swe macki. Jego funkcjonariusze byli doskonale wyszkoleni. Pod koniec lat 30. nadszedł czas, żeby rozciągnęli swą władzę poza granice kraju. Hitler miał dla nich nowe zadanie. Zamierzał poszerzyć obszar Niemiec. Nowe zdobycze terytorialne należało spacyfikować. Organizacją zajął się Heydrich. Gestapo ramię w ramię z Wehrmachtem wkraczało na nowe ziemie. Müller poinstruował swoich podwładnych, żeby przygotowali listę kłopotliwych osób, które następnie aresztowano i usuwano. W marcu 1938 roku Niemcy dokonały aneksji Austrii. Jako wódz i kanclerz narodu niemieckiego ogłaszam niniejszym przyłączenie mojej ojczyzny do Rzeszy Niemieckiej. Tłumy wiwatowały, a gestapo rozpoczęło swą sekretną pracę. Już pierwszej nocy aresztowano członków rządów z lat 1934-38 oraz wszystkich komunistów, socjalistów i liberałów. Kilka miesięcy później naziści wkroczyli bez przeszkód do kraju sudeckiego, części Czechosłowacji zamieszkałej głównie przez ludność niemiecką. Uważano ją za terytorium Niemiec, tak jak Austrię, pomimo że był to obszar suwerennego kraju. Również i tutaj gestapo wkroczyło z gotowymi listami nazwisk i wkrótce wszędzie rozbrzmiewało nocne kołatanie do drzwi, a ludzie zaczynali znikać. Następna była Praga. Po aneksji kraju sudeckiego droga do stolicy Czech stanęła otworem. Nikt nie potrafił powstrzymać apetytu Hitlera. Jego popularność w Niemczech stale rosła. Gestapo zadbało o to, żeby nikt nie wyrażał niezadowolenia. W Berlinie nikt nie miał złudzeń, że Hitler poprzestanie na Pradze. Machina propagandy rozpoczęła nawoływania do podboju Europy Zachodniej. W kwaterze głównej gestapo istniały już odpowiednie plany. Heydrich i Müller wraz z kilkoma zaufanymi oficerami przygotowali projekt operacji Tannenberg. Jej celem było wprowadzenie w błąd zarówno opinii międzynarodowej, jak i samego narodu niemieckiego. Gestapo powierzono zadanie przeprowadzenia operacji, która pchnie Europę, a później cały świat, w piekło wojny.
Na początku wojny gestapo było sercem machiny terroru, której władza rozciągała się na każdą sferę życia społecznego. Lewicowa opozycja została zmiażdżona. Wizja społeczeństwa, z którego usunięte zostały wszelkie elementy niechętne władzy, zaczęła się urzeczywistniać. Gestapo było doskonale przygotowane na wybuch wojny. Dla Gestapo i Müllera nadszedł moment zwrotny w ich historii. Wybuch wojny wzbogacił kartoteki o miliony teczek, przygotowując tajną policję do nadchodzących czasów. Wersja polska Toja Studios, tekst Adam Bukowski, czytał Stanisław Kwaśniak. Aby prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg. Zawieszenie praw obywatelskich zniosło ostatnią barierę chroniącą Niemców przed tyranią. W ciągu zaledwie kilku tygodni Hitler dał gestapo do ręki potężną broń. Podczas stanu wyjątkowego każdy człowiek mógł zostać aresztowany bezterminowo, bez postawienia formalnych zarzutów. Bojówki SA odegrały znaczącą rolę, ale ich czas się skończył. Stanowiły narzędzie zbyt ślepe i ograniczone, żeby utrzymać swoje znaczenie. Hitler potrzebował organizacji bardziej wyrafinowanej. W 1933 roku naziści doszli do władzy w Niemczech, wybrani w demokratycznych wyborach. Hitler przystąpił do realizacji swej wizji wielkich Niemiec. Jednak ulice wciąż znajdowały się pod kontrolą bojówek SA, działających tak gorliwie, że wkrótce zabrakło miejsc w więzieniach. Mnożyły się bunkry, czyli prywatne więzienia SA. Bojówkarze mieli prawo dokonywania aresztowań. Kraj zalała fala niewyobrażalnej przemocy. Tak zwane dzikie obozy były prowizorycznymi więzieniami. W Oranienburgu wykorzystano w tym celu opuszczony browar. Propaganda przedstawiała go jako obóz resocjalizacji, gdzie należy przeprowadzić go nagle i z zachowaniem ścisłej dyscypliny. To wystarczyło SA za zachętę. Działania brunatnych koszul skierowane przeciwko Żydom stały się jeszcze bardziej brutalne. Nawet najgorętsi zwolennicy nazizmu byli zaskoczeni gwałtownością fali zbrodni. Hitler powstrzymał zapędy bojówkarzy, kiedy spełnili już swe zadanie. Na ulicę Berlina powrócili policjanci. Führer miał nowy plan. Doceniał skuteczność, z jaką szturmowcy zwalczali opozycję. Nie chciał jednak, żeby świat łączył z faszyzmem ich butę i niezdyscyplinowanie. Potrzebował tajnej organizacji policyjnej, która służyć będzie Führerowi, partii i Rzeszy. Powstała Geheimestaatspolizei, tajna policja państwowa, lepiej znana pod budzącą strach skróconą nazwą Gestapo. W Niemczech istniały już pod... Proszę spojrzeć, szukamy pod L. Muszą być w tym pudle. Zobaczmy, czy są tu pańskie akta. Archiwa w Wiedniu skrywały teczki 50 tysięcy komunistów, członków związków zawodowych i księży. Wszystkich, którzy mogli należeć do opozycji. Jedna z teczek zawierała akta Hansa Landauera. Pańskie akta, nazwisko, data urodzenia. Kawaler, rysopis 180 cm wzrostu, blady, szczupły. Numery prowadzą do reszty dokumentów w pańskiej sprawie. W aktach Gestapo jest treść oskarżenia.
Akta prowadzono pedantycznie, ich język jest formalny, są posegregowane w pudłach. Ich urzędowość miała służyć legitymizacji podejmowanych działań. Prześwietlali nas na wylot. Mogli z nami zrobić, co chcieli. Stali ponad prawem. Nie musieli się nikomu tłumaczyć. W 1935 roku weszły w życie ustawy norymberskie. Małżeństwa Żydów z Aryjczykami są zabronione. Prawo rasowe regulowało dyskryminację Żydów. Z Żydami nie wolno było się zadawać. Pewnego razu widziałam, jak kobieta, której chłopak był Żydem, została zmuszona do noszenia tabliczki z napisem „Jestem świnią, chodzę z Żydami”. Propagowano pseudonaukowe teorie o wyższości rasy. Byłam tak zwaną półkrwi Żydówką. Hitler szczególnie nas nienawidził. Ustawy norymberskie zakazywały nam małżeństw z Aryjczykami, ponieważ nasze dzieci mogłyby być upośledzone i należałoby je zabić, tak nam powiedziano. Nie wierzyłam, że to się dzieje naprawdę. Nigdy nie zapomnę, jak nauczyciel powiedział, w tym roku będziemy uczyli się o rasie. Małżeństwa Żydów z Aryjczykami są zabronione. Prawo rasowe regulowało dyskryminację Żydów. Z Żydami nie wolno było się zadawać. Pewnego razu widziałam, jak kobieta, której chłopak był Żydem, została zmuszona do noszenia tabliczki z napisem „Jestem świnią, chodzę z Żydami”. Propagowano pseudonaukowe teorie o wyższości rasy. Byłam tak zwaną półkrwi Żydówką. Hitler szczególnie nas nienawidził. Ustawy norymberskie zakazywały nam małżeństw z Aryjczykami, ponieważ nasze dzieci mogłyby być upośledzone i należałoby je zabić, tak nam powiedziano. Nie wierzyłam, że to się dzieje naprawdę. Nigdy nie zapomnę, jak nauczyciel powiedział, w tym roku będziemy uczyli się o rasie. Dowiecie się, dlaczego Levenberg należy do rasy niższej policji, choć była to tylko jedna z wielu równie bezlitosnych i śmiertelnie skutecznych organizacji. Jej macki rozciągały się w całej Europie, choć gestapo nie liczyło wielu członków. W 1941 roku było ich 8 tysięcy. In 1941, there were only 8,000 officers to oversee more than 70 million people. Funkcjonariusz gestapo kojarzy się z ponurym mężczyzną w czarnym, skórzanym płaszczu, ale większość pracowników stanowili przeciętnie wyglądający urzędnicy. Jak zatem doszło do tego, że gestapo zapanowało nad strachem i wyobraźnią milionów ludzi? Odpowiedź na to pytanie leży w zagmatwanej historii rządów III Rzeszy. Gestapo nie narodziło się od razu w pełni swej potęgi. Rozwijane dzięki ambicjom swych twórców, ewoluowało powoli w kierunku objęcia całego społeczeństwa pełną kontrolą. Wszystko zaczęło się w latach niepewności będącej spuścizną I wojny światowej.
Niemcy upokorzone przez aliantów i zmuszone do rozbrojenia oraz zapłaty olbrzymich reparacji wojennych pod treść oskarżenia. Akta prowadzono pedantycznie, ich język jest formalny, są posegregowane w pudłach. Ich urzędowość miała służyć legitymizacji podejmowanych działań. Prześwietlali nas na wylot. Mogli z nami zrobić, co chcieli. Stali ponad prawem. Nie musieli się nikomu tłumaczyć. Nowi władcy często pojawiali się publicznie, poza Müllerem, który konsekwentnie trzymał się w cieniu. Wydawali się niezwykle pewni siebie, ale nie wszystkie zagrożenia dla ich ambicji zostały usunięte. Szturmowcy SA, brunatne koszule, zniknęli już z ulic, ale wciąż byli liczącym się graczem, tak jak ich szef, Ernst Röhm. Należał do starych towarzyszy partyjnych. Zasłużył się dla zdobycia władzy przez nazistów, ale później stał się dla nich problemem. Co zrobić? A Hitler publicznie wspierał jego aspiracje. Towarzysze z SA, SS i Hitlerjugend, nie będziemy biernie obserwować przyszłości, ale weźmiemy aktywny udział w jej kształtowaniu. Röhm był przekonany, że jest w stanie przekształcić swoje niezdyscyplinowane oddziały w nowoczesną armię. Jego pomysł był prosty. Im szybciej wykorzysta swoją siłę do przechwycenia władzy, ignorując zawiłości prawne i meandry polityki zagranicznej, tym szybciej jego rewolucjoniści staną się nowoczesną niemiecką armią. Röhm zaczął być niewygodny. Hitler, w myśl zasady dzieli i rządź, kierował swoimi poplecznikami tak, by sami obalili Röhma. Starzy awanturnicy stali się zbędni. Reprezentowali najbardziej radykalną, sfanatyzowaną i brutalną siłę ruchu nazistowskiego. Wysiłki Röhma prowadzące do utworzenia prywatnego wojska mogły zagrażać bezpieczeństwu państwa, ale był to tylko pretekst. Kaci znaleźli się w osobach Himmlera i Heydricha, a każdy z nich pragnął zwiększenia swojej władzy. Do domu wracałem z płaczem. Nazistom nie zależało na dzieciach. Koncentrowali wysiłki na powiększaniu swojej władzy. Himmler zyskał duże uznanie Hitlera. Dzierżył w rękach władzę nad całym aparatem bezpieczeństwa. Policja stała się narzędziem gestapo, które coraz szerzej rozciągało swe macki. Jego funkcjonariusze byli doskonale wyszkoleni. Pod koniec lat 30. nadszedł czas, żeby rozciągnęli swą władzę poza granice kraju. Hitler miał dla nich nowe zadanie. Zamierzał poszerzyć obszar Niemiec. Nowe zdobycze terytorialne należało spacyfikować. Organizacją zajął się Heydrich. Gestapo ramię w ramię z Wehrmachtem wkraczało na nowe ziemie. Müller poinstruował swoich podwładnych, żeby przygotowali listę kłopotliwych osób, które następnie aresztowano i usuwano. Towarzysze z SA, SS i Hitlerjugend
Nie będziemy biernie obserwować przyszłości, ale weźmiemy aktywny udział w jej kształtowaniu. Brehm był przekonany, że jest w stanie przekształcić swoje niezdyscyplinowane oddziały w nowoczesną armię. Jego pomysł był prosty. Im szybciej wykorzysta swoją siłę do przechwycenia władzy, ignorując zawiłości prawne i meandry polityki zagranicznej, tym szybciej jego rewolucjoniści staną się nowoczesną niemiecką armią. Brehm zaczął być niewygodny. Hitler, w myśl zasady dziel i rządź, kierował swoimi poplecznikami tak, by sami obalili Rehma. Starzy awanturnicy stali się zbędni. Reprezentowali najbardziej radykalną, sfanatyzowaną i brutalną siłę ruchu nazistowskiego. Wysiłki Rehma prowadzące do utworzenia prywatnego wojska mogły zagrażać bezpieczeństwu państwa, ale był to tylko pretekst. Kaci znaleźli się w osobach Himmlera i Heydricha, a każdy z nich pragnął zwiększenia swojej władzy. Czerwca 1934 roku na tajnym spotkaniu przy Prinz Albrecht Strasse, Heydrich i Rzeszy. Powstała Geheime Staatspolizei, tajna policja państwowa, lepiej znana pod budzącą strach skróconą nazwą Gestapo. W Niemczech istniały już podobne służby działające w ramach jednostek policyjnych. Gestapo miało jednak inną rolę do odegrania. Jego istnienie miało być tajemnicą Poliszynela. Nowa formacja ulokowała się w Berlinie przy Prinz Albrecht Strasse. Początkowo obejmowała wyłącznie terytorium Prus Wschodnich, a kadrę stanowiło 200 doskonale wykształconych oficerów. Szefem Gestapo Hitler mianował jednego ze swoich najbardziej ambitnych współpracowników, Hermana Göringa. Göring mocno trzymał ster władzy policyjnej w Prusach. Gestapo było jego ukochanym dzieckiem. Zdawał sobie sprawę, jak silną władzą dysponuje. Führer z ciekawością czytał przygotowywane przez niego tajne raporty. Göring otrzymał klarowne zadanie – wykorzenić wszelką opozycję. Wrogowie nazizmu, komuniści, socjaliści, związki zawodowe i kler zeszli do podziemia. Odnaleźć ich mogli wyłącznie doskonale wyszkoleni funkcjonariusze. Dlatego Göring zadbał o to, żeby rozumieć. Potrzebował tajnej organizacji policyjnej, która służyć będzie Führerowi, partii i Rzeszy. Powstała Geheime Staatspolizei, tajna policja państwowa, lepiej znana pod budzącą strach skróconą nazwą Gestapo. W Niemczech istniały już podobne służby działające w ramach jednostek policyjnych. Gestapo miało jednak inną rolę do odegrania. Jego istnienie miało być tajemnicą Poliszynela. Nowa formacja ulokowała się w Berlinie przy Prinz Albrecht Strasse. Początkowo obejmowała wyłącznie terytorium Prus Wschodnich, a kadrę stanowiło 200 doskonale wykształconych oficerów. Szefem Gestapo Hitler mianował jednego ze swoich najbardziej ambitnych współpracowników, Hermana Göringa. Göring mocno trzymał ster władzy policyjnej w Prusach. Gestapo było jego ukochanym dzieckiem. Zdawał sobie sprawę, jak silną władzą dysponuje. Führer z ciekawością czytał przygotowywane przez niego tajne raporty. Göring otrzymał klarowne zadanie – wykorzenić wszelką opozycję. Wrogowie nazizmu, komuniści, socjaliści, związki zawodowe